że kartka z kalendarza na niedzielę 26 listopada jest to 330 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Konrad i Leonard oraz Alimpiusz, Alipiusz, Ammonia, Ammoniusz, Delfin, Dobieniest, Faust, Hezychiusz, Jan, Kajetana, Konrada, Lechosław, Lechosława, Marceli, Nikon, Pachomiusz, Piotr, Stylian, Sylwester, Sylwestra, Syrycjusz i Teodor. I wszystkim solenizantom tego dnia, imieninowym, urodzinowym i rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia. A przysłowie na ten dzień jest tylko jedno. W połowie listopada deszczy, w połowie stycznia trzeszczy. Słońce oczywiście w znaku strzelca. Świt o 6.33, wschód o 7.12, zachód 15.33 i zmierzch 16.12. Księżyc jest w znakach na przełomie baran i bliźnięta, zachodzi o 6.10, a wzejdzie o 14.47. Nietypowe święta, Światowy Dzień Drzewa Oliwnego i Dzień Ciasta. Cytat dnia: dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza. I to powiedział Phil Bosmans. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszy ciąg. Vlogusia. No i witam serdecznie w ten piękny dzień. Dosyć słoneczny, taki radosny, ale wieczny, listopadowy dzień. Także witam Was serdecznie i zapraszam na mojego Vlogusia. Teraz muszę się troszeczkę spieszyć, dlatego że mam bardzo mało baterii. Wczoraj czy przedwczoraj nie miałam pamięci, a dzisiaj nie mam energii. Także odwracam kamerkę i nagrywamy się. Witam się z Wami w nowym dniu. No i witam się serdecznie w ten piękny listopadowy dzień. Dosyć słoneczny, acz bardzo wieczny. Witam się oczywiście z kociołkiem pełnym ciepłej kawusi, jak zwykle, już gorąca teraz nie jest. Ale muszę, jak mówiłam wcześniej, muszę się troszeczkę sprężać, bo może mi braknąć baterii. Łyk kawusi. I lecimy z tym dniem. Także wiadomość przychodzi i zawsze mnie to rozprasza. Wiatr jest silny, mi się wydaje, że nawet może silniejszy niż wczoraj. Ale jest cieplej, nie ma tak zimno. Tylko 4 stopnie, ale wiecie, wczoraj było chyba 2, nie wiem, nie, 7 było, ale jakoś tak bardziej mi było chłodno tutaj. W każdym razie tylko na chwilę tutaj przychodzę. Dzisiaj troszeczkę mam zwariowany dzień. Dzisiaj są urodzinki Wiktorii, także no, będzie się działo. Teraz się Wiki szykuje, bo idzie na wystawę z Kamilem, na jakąś... Zapomniałam, jak się nazywa ta wystawa. Bardzo taka kontrowersyjna wystawa, ale oni to lubią. My w ogóle lubimy kontrowersje. To jest inna rzecz. No, w każdym razie idą to sobie na własne oczy zobaczyć. Po prostu taką sobie... tak sobie zaplanowali dzień. No. W każdym razie, no ja, a ja co? Ja zaraz lecę po farbę do włosów, bo siwków pełno wychodzi. Może jeszcze zdążę sobie dzisiaj pofarbować, zobaczę. Jeszcze będę robiła drugi tort dla mnie na jutro, na urodziny, na moje urodzinki. No, jeszcze 5 z przodu. No, ale dzisiaj Wiki ma 2 z przodu. No i wiadomo, że to jeszcze te 2 z przodu będzie miała długo. No, Wiki dzisiaj kończy 23 lata. No. Taki jak u niej jest prosto z tym obliczać urodziny, bo ona jest 2000 rocznik, także no, także jest fajnie. A ja jeszcze będę leciała po te prezenty, już daliśmy Wiki, zadowolona, tylko nie filmowa, bo wszyscy byliśmy piżamowcami. No, Zbyszek już pojechał do pracy, dlatego chcieliśmy wcześniej dać. Zresztą my zawsze rano dajemy prezenty, tak czeka cały dzień. Wiecie, ona na te prezenty, my na tą reakcję, no. Od Kamila dostanie po południu prezent, tak jak on przyjdzie.
Także dzisiaj u nas rodzinki są dosyć późno obchodzone. Znaczy, jeśli chodzi z kawą, z tortem. Ale oni już za chwilę będą obchodzili, bo już sobie gdzieś tam będą jechali. Dzisiaj właśnie szykuję, tak jak wcześniej mówiłam. Przepraszam. A ja torcik jeszcze muszę zrobić, jak mówiłam. Do sklepu muszę skoczyć, z piesem muszę iść i wysprzątać mieszkanie. Nie będę mówiła Wiki, żeby sprzątała w swojej urodziny. Nie? Tym bardziej, że ona zaraz będzie wychodziła, a dzisiaj dosyć późno wstaliśmy. Bo nam się znowu dzień poprzestawiał. No. Wczoraj przed pierwszą w nocy się zastanawiałam, czy nie iść na spacer z psem. Ale stwierdziłyśmy z Wiki, że no, o pierwszej w nocy na spacer z psem, no to jest troszeczkę nie tak jest, nie? No więc stwierdziłam, że dobra, no o pierwszej w nocy już nie pójdę, bo noc wcześniej byliśmy samej północy na spacerze. To sobie odpuściłam. No ale to sobie możecie wyobrazić, kiedy poszłam spać. Bo nie był człowiek taki śpiący, tam coś tam ogarniałam i nie byłam taka do spania. No, znowu mi się przestawiło, nie? I znowu wam będę narzekać. Nie, nie mam zamiaru narzekać. Dzisiaj też jeszcze muszę coś nagrać. Mam nadzieję, że mi się to uda wszystko zrobić w jednym dniu, zanim właśnie popołudnie przyjdzie i zanim będziemy świętować, no bo bym chciała to wszystko już dopiąć, nie? No, także teraz już dużo nie będę tu mówiła, ale 4 minuty może to zaś nie jest tak dużo, nie? To może być jeszcze troszkę gadki, szmatki. No, a ja się tak spieszę, żeby jak najprędzej powiedzieć. Miałam problem dzisiaj znowu z telefonem, ale to taki wiecie, no problem nie problem, bo mi się aktualizowało i mi się wszystko zrobiło znowu nie po polsku. Zwłaszcza na Instagramie. No ale... Ale relacje dało się dać. No. Dziękuję wszystkim oczywiście za życzenia dla Wiki, bo już tam mamy dużo życzeń. Także dzisiaj, jak na razie ja w imieniu Wiki dziękuję za te wszystkie życzenia, za te pozdrowienia dla niej. No, mam nadzieję, że uda mi się ją nagrać, jak wam podziękuję. No. Ale to pewnie na koniec dnia albo jutro, no bo wiecie, zobaczymy jak to nam z tym dniem dzisiaj pójdzie. Tak sobie myślę, nie wiem co w jakiej kolejności robić, nie? Czy najpierw zrobić sobie ten spód do tortu, ale nie chcę zostawiać piekarnika włączonego jak pójdę, a nie będzie już Wiki. No, także chyba najpierw skoczę do sklepu, na halę, bo tam mam kupić tą farbę. Nie ma gdzie indziej, bo patrzałam, bo ja ostatnio ta pani mi sprzedawała lądę i mi to nawet pasuje ten kolor. Myślę, mnie jako, że mi się podoba on. Ten kolor i w ogóle, no i cena też. Ale jak patrzyłam i w Hebe, i w Rossmanie, i w Carrefourze, to lądy nie ma. Także ona tutaj ma taką drogerię przy hali naszej targowej. No to tam sobie pójdę, przy okazji przegazuję samochód, nie? No a jest taka pora, że jeszcze mi nikt potem nie wjedzie na moje miejsce, na to, które ja chcę, bo wczoraj musiałam gdzie indziej postawić, też fajne miejsce, ale troszeczkę dalej, tak nie, wiecie, to nie chodzi, że dalej, że ja muszę się nachodzić do domu, tylko żeby widzieć samochód, ja lubię widzieć samochód z okna, nie? Także tak było troszeczkę dalej, że nie było go tak widać. Ale z kolei w takim miejscu, że nie pod drzewami, no bo jak są takie wiatry, a w nocy potwornie wiało, zresztą teraz też, ale w nocy było okropnie i deszcz padał, słyszałam i wiało, także nie wiem, czy to nie przyciągnie, tam gdzieś coś pokazują w prognozach pogody, że śniegi idą, przynajmniej tydzień będzie śnieżny i mroźny, bardzo mroźny, bo i dzień i noc w mrozie. No śniegu może tak dużo nie napada, ale jak będzie mrozik, a troszkę napada śniegu, to będzie fajnie, nie? Przynajmniej tak ładnie będzie zimowa atmosfera. Tak będzie się chciało robić porządki przedświąteczne. Nie wiem, czy dzisiaj to chyba z żadnych porządków przedświątecznych nie zdążę nic tam zrobić, jedynie no normalne porządki, piątkowe. To tak. No. Chcę dzisiaj wam przedstawić właśnie tą moją współpracę, ale to dopiero później i mam nadzieję, że mi się to uda, że teraz nie rzuciłam tak sobie w przestrzeń i ten.
Także dlatego tak się spieszę, bo tego troszkę będzie dzisiaj do nagrywania. Więc może jednak skończę tutaj teraz i wezmę się za realizację tych wszystkich planów, nie? No, to by było na razie tyle. Kawkę sobie dopiję w domu i zabieram się za dalszy ciąg naszego dnia. No i pięknie rano słońce świeciło, a teraz mamy śnieg. No, jedziemy do domciu. No i dzisiaj powtórka z rozrywki. Drugi spór do tortu, czekam aż mi się piekarnik zagrzeje. Także tam. No i tu jeszcze mam z wczorajszego troszeczkę tego na boki do obsypania. Teraz będę miała więcej. Oczywiście mi się tutaj skończył już pyrkać rosół. Bardzo długo się gotował, chyba półtora albo dwa dni. Także powinien być dobry. No i cóż, teraz mieszkanie wysprzątane, wszystko porobione. Tutaj ten torcik się będzie robił, a niedługo już będziemy tutaj świętować. A torcik mi się zrobi chyba wieczorem albo jutro rano sobie zrobię krem i go dokończę. No, także tak by to było. Tyle na razie. Jakoś dzisiaj bardzo mało mi to idzie tego nagrywania. Bardzo mało nagrywam, bo nie mam czasu, po prostu ciągle w biegu, ciągle coś, no i to tak jest, nie? Troszkę nagrałam śnieżek, teraz już tam nie ma biało, to chyba to stopniało. No, dobra, czekam, to pójdzie do pieca i Wiki tu wchodzi i robi cannelloni dzisiaj. No, kupiła tam jakieś wino, będzie te cannelloni. No i jeszcze mamy tu nalewkę, nie? Ja nie wiem. No cannelloni to nie jest alkohol, tylko to będą te... Te rury nadziewane. Także tyle na razie. Coś, jak mi się zaktualizował ten telefon, to coś mi się tutaj różne rzeczy dzieją. Znowu mi ściemnia ekran. Wy tego pewnie nie widzicie, to tylko tutaj mnie. Ja muszę sobie w ustawieniach wejść i zrobić z tymi w tych ustawieniach, żeby mi się nie ściemniał, bo potem potem to ja tam nie widzę na tym ekranie nic, nie? No. Dobra, tyle by było na razie. No, chyba dopiero się zobaczymy, może przebitka jak tam Wiki torcik, a potem dopiero się zobaczymy przy kuchennym stole, jak tutaj będę, jak tu sobie usiądę, żeby pogadać, nie? No, to by było na razie tyle. No i mamy tutaj już, mam już upieczony ten biszkopt, ale jeszcze jest gorący, więc go jeszcze na razie nie rozkładam, ale jest fajnie upieczony, tutaj fajnie odchodzi to, jeszcze jest ciepły. A krem tym razem mam kawowy. No, także tyle. A to tam się zapieka cannelloni, już jest gotowe, tak? Nie wiem, bym jeszcze trochę otrzymała. No, także idę się teraz przebrać. No, to ja się zdążę przebrać. No. Już mam porobione, że później sobie tylko po prostu to przełożę, albo jutro rano, albo sobie przełożę po wszystkim. No i tu potem się jeszcze wam nagram. No, a teraz idę się przebrać. Muszę patrzeć, żeby się nie wywalić. No bo ja, idąc tyłem... No i torcik. I Wiki tam sobie pomyśli leczenie, zdmuchnie. O. To teraz idź tam. Ty sobie? Nie, bo ja tylko... Dobra, teraz ja. A ładny, nie? Ładny, no. No. Ładny, ciągle. Mam nadzieję, że będzie to równie dobry. Czy mamy śpiewać, czy nie? Tak. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Wikunia! No i teraz już zastanowiłaś się? Nie. Bo się świeczki stopił. No świeczki myślę, no. No, dobrze. To teraz sobie będziemy szykować na talerzyki. Pierwsze cięcie. Tak na pół? Możesz zrobić na pół, a potem z tej połówki potem ciąć.
Sama jestem ciekawa, jak on... No i z ciepłówki pokrój. Muszę patrzeć, czy równo kroisz. Takim? Bo dużo zjedliśmy. No nie wiem, to Kamilowi dajesz pierwsze, taki? Nie? No taki mniejszy. No to taki. No najwyżej dołożę. No. Patrz, dużo jest, jutro będzie następny. No, jeśli się to podzieli na pół po prostu. No, każdy chce mieć swój tort. Ja chcę mieć taki. No i tam trzeci będziemy. A ty chcesz tak? Nie no, to już ten cały zeżre. Cały taki duży? On nie jest nawet taki duży. No jest. Czemu byście takie cieniutkie wzięli? Ja to, to ma jak normalne ciastko, a wy macie jak ćwierć ciastka. No bo ja chcę mało. No to potem sobie jeszcze dokroicie. Dobra. No. Prosty talerzyk. Aha, talerzyki są tu. Trzymaj. Najpierw tobie dam, bo mi najbardziej pasuje. Dupa rośnie. No, rośnie. Co tam w środku jest? Dobroci. Interesuj się. Tak, że się wylało jak kryw. Nie, nie, to jest dżem taki. Z czarnej porzeczki, wiesz? Mhm. Trzymaj to tam. A, moje może być tak. A tata dostanie, jak przyjdzie z pracy. No całą ćwiartkę. No, on by tak chciał, tylko potem trzeba by co zjadł. No, Kamil chyba dostanie jeszcze dokładkę, bo coś tego jest za mało. Taki tort, a ćwiartka tylko zjedzona, nie? No, bo nastroja inna jest, no. No i tak wygląda ten torcik. O. No to jemy. Oni się tam prezentami bawią, a ja wam pokażę tą naleweczkę. Ona jest bardzo gęsta. I mam nadzieję, że jest bardzo... Znaczy ja wiem, że jest bardzo dobra, bo już próbowałyśmy. Jak ładnie zapakowałam. No i zrobiłam ten drugi tort, ale już nie będę go tam dzisiaj dekorować, bo miałam za ciepło tutaj było, trochę ta masa czekała i jest za miękka, musi mi troszeczkę zesztywnić, także zrobiłam tyle i to już pójdzie na balkon do zimnego, tam dzisiaj śnieg sypie u nas. No i za chwilę tutaj sobie zrobię miejsce i usiądziemy sobie, pogadamy. No i witam serdecznie przy wieczornej herbatce, przy takiej kopcącej świecy. Już ucięłam jak tylko mogłam ten knot, a on jeszcze taki duży ogień jest i troszeczkę mi kopci ta świeczka, nie powinna, no ale nic, przychodzę tutaj wieczorem już tak z herbatką na trochę pogadać, już koniec dnia, troszkę się późno zrobiło, ale to wiecie, nie szkodzi, tort mam już zrobiony. Jutro sobie tylko go udekoruję dodatkowo, tak wiecie, u góry kremem, tak jak mówiłam, za miękki był teraz ten krem i to by niezbyt fajnie wyszło. Także tort już jest na balkonie, reszta kremu w lodówce, mam nadzieję, że mi się to jutro uda fajnie sobie udekorować. Mam tym razem tort kawowy. Nie wiem, czy wam to mówiłam, czy nie. No i urodzinki się udały, tylko że to było, wiecie, Zbyszek na popołudniu pracował, no to tak. Byliśmy w trójkę tylko, nie? No. Ale Wiki zrobiła te kaneloni. Później był torcik, szampan, ta nasza nalewka. No, ale jeszcze tutaj, wiecie, umiem prosto patrzeć. No. I co? Chciałam wam dzisiaj zaprezentować tą współpracę, o której mówiłam ostatnio. Jak się możecie domyślać, jest to współpraca z firmą Panserver. Jakiś czas temu już miałam współpracę z tą firmą i firma się znowu zgłosiła do mnie ze współpracą i przyjęłam tą współpracę, a dlatego ją przyjęłam, że po prostu będę miała prezent, jeden zegarek, bo dostałam dwa zegarki, dwa smartwatche, jeden zegarek będę miała na prezent, a drugi w sumie też będzie na prezent, będzie
na rozdanie, tak, na takie urodzinowe rozdanie. Także mam nadzieję, myślę, że chyba fajny prezencik, nie? Ten smartwatch pójdzie na rozdanie. Tak szerzej o tych smartwatchach, jak się tam włącza i w ogóle co się z tym... Tak szerzej przedstawiałam ten smartwatch już w jednym filmiku i ja Wam go po prostu podlinkuję. Że jak ktoś byłby bardziej chciał zobaczyć co i jak w środku, znaczy się w środku. Bo tutaj chodzi o to, że ja nie chcę tego smartwatcha, ja go już podładowałam lekko, ale ja bym go musiała tak jakby sparować z moją komórką, a tego nie chcę robić. Tamten Wam pokazywałam, bo był dla mnie, nie? No. Także smartwatch tak wygląda. O tych, ja Wam podlinkuję też, dam Wam link do firmy Planserware, do sklepu i tam można na temat każdego z tych modeli coś przeczytać sobie dokładniej. Ja tutaj widzicie, tu jeszcze są naklejeczki. Troszkę go podładowałam, to odkleiłam tą jedną naklejeczkę, tą tutaj też myślałam, że coś się tutaj da zrobić, ale tutaj jest tylko język, że można zrobić i później się włącza kod kreskowy. I ten kod nie kreskowy, tylko QR chyba to się nazywa. No i to trzeba sczytać sobie z zegarkiem swoim, ze swoim telefonem. No, także ja tego nie robię tutaj. Tu Wam tylko pokazuję, to jest taki inny troszeczkę model. Jest on czarny, ma czarną, o widzicie, jest nawet ten kod QR się tutaj pokazuje. I to po prostu trzeba sobie sparować ze swoim telefonem. Mamy tutaj pasek taki silikonowy i ładowarkę. Ładowarkę, tylko trzeba mieć kostkę do ładowarki. Tak jak macie zegarek, to też jest tam ta kostka, do tej samej kostki będzie pasował ten kabelek, ładowarka. Po prostu będzie ładowało, nie? Tutaj mamy wejście USB, chyba to się nazywa. Chyba tak, albo inaczej. Mi się już raz myli wszystko, wiecie? Ale no wiadomo, o co chodzi. Jest tutaj też, jak ktoś jest bardziej wnikliwy, to tutaj wszystko można sobie poczytać. Tylko to jest takim drukiem, że to by człowiek musiał już nawet nie przez lupę, tylko przez mikroskop czytać. Ale ja Wam mniej więcej pokazywałam na tamtym filmiku co i jak, także ten smartwatch pojedzie bardziej do kogoś z Was. Jest on czarny, tak żeby było uniwersalnie. Wprawdzie ja sobie zamawiałam różowy, nie różowy, co ja gadam, złoty, ale przyszedł czarny. Mniejsza z tym, czarny jest jeszcze bardziej uniwersalny, bo gdyby akurat wylosował mężczyzna ten zegarek, no to już bardziej pasuje, nie? No, a możecie komuś w prezencie potem dać, nie wiem. No i oczywiście zapraszam do wejścia na stronę Planserware i tam można sobie zobaczyć inne modele. Na wszystkie modele jest rabat zniżkowy, mój kod rabatowy. Też go Wam umieszczę pod filmem w opisie. No, ja Wam mogę pokazać na tym moim zegarku, bo tu mam inny ten zegarek niż ja tam dostałam, bo ten sobie po prostu kupiłam. No, bo chciałam mieć troszeczkę jeszcze inny. I tak jak ten mój zegarek, tak i ten smartwatch, ten zegarek, tutaj można odbierać połączenia telefoniczne. Jak macie już sparowane z telefonem, to jak ktoś do Was dzwoni, nie możecie odebrać, ale macie telefon w pobliżu, bo to zauważyliśmy, działa bardziej jak jest w pobliżu, to wtedy po prostu na tym zegarku Wam się tutaj pokazuje słuchawka. No teraz tego tak nie umiem pokazać. O, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest słuchaweczka i wtedy można, ale to nie tu akurat. Tu słuchawka i jak ktoś dzwoni,
to wam się to pokaże i możecie odbierać ten telefon. Także większość tych smartwatchy, na większości z nich można odbierać telefon. Na tych troszeczkę tańszych można tylko odbierać SMS-y. SMS-y, powiadomienia z Facebooka, z WhatsAppa, Messengera, jak ktoś ma, nie? Co jeszcze, z Instagrama. Także wszystkie te powiadomienia na wszystkich tych zegarkach można odbierać, bo się wyświetla wam po prostu wiadomość. Można, a na niektórych właśnie można odbierać telefon. No, jak dzwoni. I mamy to już wypróbowane, bo Zbyszek, ja i Marek mamy te same zegarki. Już jakiś czas jesteśmy właścicielami tych zegarków i chwalimy sobie, szczerze mówiąc. Wiki ma inny zegarek, bo ona dostała wcześniej i dostała w prezencie. Ma troszkę lepszej jakości, jak chyba ma, już nie wiem jakiej firmy, mniejsza z tym. Ale też mówi, że telefon może odbierać, ale też jak jest telefon gdzieś bliżej siebie. Jak jest gdzieś tam, wiecie, w drugim pokoju czy coś, to tak ten Bluetooth nie łączy, nie zawsze łączy. Także jest to produkt chiński, jak tutaj przeczytałam, ale cena jest też, wiecie, mnie się wydaje, że to jest dobre takie, jeśli chodzi o cenowo, tym bardziej jak teraz z kodem zniżkowym, no to cena jest adekwatna do jakości. To znaczy się jakość jest, dobrej jest jakości ten zegar, mimo to, że może chińskiej produkcji, no ale teraz jest bardzo dużo produktów chińskich przecież na rynku, nie? No, w każdym razie my sobie chwalimy, mamy już jakiś czas i jesteśmy zadowoleni. Można tutaj mierzyć tętno, ciśnienia nie, ale tętno można sobie mierzyć, kroki można sobie mierzyć. Są programy dla kobiet i treningowe, dystanse różne można sobie obliczać, ile się spali kalorii. Co jeszcze? Tak myślę teraz szybko, co to tam jeszcze może być, co to tam jeszcze jest w tym zegarku. No ale to jest coraz to więcej już ludzi chodzi z tymi zegarkami, to już tak wchodzi teraz, wiecie, no i można sobie tapety zmieniać. Ja na razie mam taką tapetę, jak widzieliście, taką tęczową troszeczkę, bo ja jestem bardzo przykorna osoba i mam tęczową teraz akurat. Wcześniej miałam dynię, a tych tapet jest bardzo dużo. I jeszcze troszkę i będę ja nosiła jakąś taką świąteczną, taką vlogmasową tapetkę sobie tutaj ściągnę. To wszystko będziecie mieli w telefonie. Jak sobie sparujecie ten smartwatch z telefonem, to później tam właśnie wszystkiego możecie po kolei sobie tam wszystko znajdziecie. Zresztą w tym linku, w którym tam podlinkuję ten mój vlog, którym ja to tak pokazuję z bliska, co i jak, tam też możecie się tego dowiedzieć. Nie robię drugi raz tego samego, no bo już teraz pokazywałam. Tylko wam podlinkuję. Ja miałam to nawet ten filmik gdzieś i mogłabym go tutaj dołączyć, ale jak wiecie, moja pamięć, nie moja, tylko dysk z pamięcią zewnętrzną na razie mi nie działa. Także nie mogę się dostać do tego filmiku, jak na razie. No ale mogę wam podlinkować ten vlog, w którym właśnie ja pokazuję ten telefon. Nie telefon, ten smartwatch. Jest już późna godzina i troszkę mi się już myli. Nie, żebym była, wiecie, wcięta, nie? Ale jest późno już po prostu. No bo nie zdążyłam z wszystkim przed wieczorem, przed tym świętowaniem urodzin Wiki. W każdym razie polecam wam te zegarki. Jest to, wiecie, oczywiście będę miała oznaczone jako współpraca, także wiadomo, że to musimy zaznaczać, jak się vloga tam, w opisie vloga to tam gdzieś to tam jest zaznaczone. Ja to zaznaczam, nie wiem gdzie to potem widać, czy to na ekranie się pokazuje, czy gdzieś, nie wiem, w każdym razie
zaznaczam to jako współpraca, ale teraz jest taki czas przedświąteczny, prezentowy i mnie się wydaje, że taki bardzo drogi zegarek, no to już jest, wiecie, każdemu trzeba jakiś prezent kupić, no to już jest koszt. A te zegarki Wam polecam jako choćby prezent, żeby komuś tam, nie wiem, wnukowi czy wnuczce, czy komuś z rodziny można taki prezent zrobić, bo wiem, jak myśmy kupowały ten zegarek i Zbyszkowi, i Markowi kupowałyśmy, to wychodziło gdzieś koło 100 zł w przeliczeniu, bo tam są ceny w dolarach chyba, czy w euro, teraz nie pamiętam, ale to jest od razu przeliczane. I przedtem było tak, że tylko na Palpaja można było wiecie, płacić Palpajem, a teraz widzę na stronie tam, że tam są też chyba karty, można płacić kartą, ale to jak się wejdzie w ten, będziecie chcieli zapłacić, to Wam to wyjdzie. Ja tego jeszcze tak nie sprawdzałam, tak szczerze powiedziawszy, ale widziałam na stronie, że obsługują Palpaja, kartę Visa chyba i jeszcze tam parę. To trzeba sprawdzić na stronie. Jak ktoś będzie z Was zainteresowany, to sobie sprawdzi to na stronie. No. Także ja, tak jak mówię, wzięłam tą współpracę ze względu na to, że po prostu mogę komuś z Was dać taki prezent, a będę robiła to losowanie. Dzisiaj mam, ten vlog jest 26 się pokaże, nie? Albo 5. W niedzielę chyba się pokaże. No w niedzielę będzie ten, wy to w niedzielę chyba oglądacie. No to będzie czas cały tydzień. Do następnej niedzieli i w poniedziałek 4 listopada będę robiła, nie powiem, losowanie. No ale w programie tym YouTube'owym wylosujemy kogoś, kto, do kogo pójdzie ten smartwatch. Ten jest, będę miała na prezent też właśnie dla kogoś w rodzinie, a ten poleci do kogoś z Was. Także oczywiście, żeby brać udział w rozdaniu, to trzeba być subskrybentem i trzeba mieć otwarte subskrypcje przynajmniej 4 grudnia w Barburkę. Trzeba mieć otwarte subskrypcje, bo wtedy będę robiła to losowanie i być może, że właśnie wyniki tego losowania, tego rozdania puszczę w tym samym dniu, bo tak to by to znowu 2 dni później było, nie? No to prawdopodobnie tak puszczę, ale jeszcze Wam o tym powiem. W każdym razie przedstawiam Wam te zegarki, my jesteśmy zadowoleni, już jakiś czas je nosimy, także myślę, że też będziecie zadowoleni. Wiadomo, że kogoś jest stać na jakiś droższy zegarek, to sobie kupi droższy, ale te też nic im nie brakuje, tym zegarkom. Niektóre z nich to mają po 2 paski, jeden silikonowy, drugi jeszcze taki skóropodobny, to jest chyba ekologiczna skóra. Ale ja na razie noszę cały czas na tym silikonowym. Jest to bardzo wygodne, także no, także polecam firmę Pansolver. To znaczy się tam sobie wejdźcie, jak ktoś jest zainteresowany, to można sobie wejść na stronę i pooglądać, co to tam mają ciekawego, który model Wam się tam bardziej spodoba. Są troszkę zróżnicowane ceny, jest taki mały wachlarz cenowy i można sobie coś tam zawsze wybrać, nie? No. Ja nie mówię, jaki to jest konkretnie model, dlatego że ja tutaj tak tego nie za bardzo będę widziała. No, w każdym razie to na stronie można sobie poszukać. Jak ktoś jest zainteresowany, to znajdzie. No, to by było wszystko, jeśli chodzi o rozdanie. No, o rozdanie i o moją współpracę. No, a teraz jeszcze sobie chwilkę pogadamy. Kropka, kluska już śpi.
no jakoś nie przychodzi tutaj, to już gdzieś tam się zakamuflowała, sobie drzemie. A mi tutaj ta świeca tak fajnie pachnie i no i strzela, a pachnie mi zieloną herbatą chyba. Nie, biała herbata i jaśmin to jest. No, wszystko było fajnie, gdyby tak nie kopciła. Ale z tych właśnie, z tych Woodwick, nie? To z nich tylko ta mi tak kopci. Mam jeszcze inne i one nie kopcą tak. Te właśnie z tym drewienkiem, a ta mi tak właśnie kopci. Nie wiem dlaczego. Już ją obcinałam, a to nie jest wcale tak wygodnie tam obciąć, bo to trzeba mieć takie, takie nożyczki do tego. Nie mam tych nożyczek. To próbuję tak jakimś, wiecie, innymi sposobami tego się pozbyć, znaczy odciąć na to, co jest za dużo, bo właśnie jak jest za dużo, to potem tak kopci. No. Tak. Także jutro dalszy ciąg u nas świętowania. No, tak jak wam pokazywałam, ten tort już mam zrobiony. Jutro sobie go dokończę. No i co? Sobota. U mnie będzie sobota, u was będzie już poniedziałek. No to tak już mam wszystko zrobione. Rosół już mam ugotowany też. Tak się bardzo długo mi gotował ten rosół, także na niedzielę będzie. Także jutro sobie zamierzam spędzić taki dzień, przynajmniej połowę dnia, tak dla siebie. No, bo jak widzicie, nie pofarbowałam dzisiaj włosów, nie zdążyłam sobie pofarbować, ale farbę sobie kupiłam. Ja, pewnie ktoś będzie się pytał, ja na razie to kupuję tą Londę i ich nie ma, szukałam i w Rossmanie, i w Hebe, w Carrefourze, ja wam chyba wczoraj o tym mówiłam i nigdzie ich nie znalazłam, tylko u nas tutaj w tym, wczoraj albo rano wam mówiłam o tym. To ja mam ten numerek 66/5. To jest kasztan. No i ja na razie ten używam. Nie wiem, czy ja całą jutro zużyję, czy tylko połówkę na odrosty, tylko że tych odrostów to już troszkę jest, nie? Zobaczę, jak mi to jutro pójdzie. No i jutro sobie zamierzam zrobić takie troszeczkę, przynajmniej pół dnia spa. No pół dnia to jest za dużo, no bo wiadomo. Ale tak wiecie sobie, to paznokcie, to sobie włoski zrobić. No. Napawać się tymi urodzinami. No. Jeszcze to już ostatnie z piątką z przodu. Ale czuję się jakby była, nie wiem. No dużo mniej. Z 10-20 lat mniej. Jakoś tak nie dochodzi do mnie, że już niedługo będzie szóstka z przodu, bo ja? Szóstka z przodu? To tak dziwnie, nie? Nie wiem, kiedy to przeleciało. Tak samo jak nie wiem, kiedy przeleciało, że Wikunia już ma 23 lata, przecież ona się dopiero urodziła. Urodziła się chyba 8 z minutami rano. 8:20 chyba. Czy 8, już tak dokładnie nie pamiętam. No. Ale też był śnieg wtedy. Jak wracaliśmy do domu ze szpitala, to też już był śnieg. Przeważnie na moje urodziny to kiedyś, bo teraz to już tak nie tak często, ale kiedyś to w moje urodziny to już przeważnie śnieg był. Pierwszy śnieg. No. I dzisiaj u nas też sypało i z tego jak tak widzę w prognozie pogody, no to przez cały tydzień ma być mroźno, no i przez parę dni ma sypać śnieg. Także zrobi nam się biało. Mam nadzieję, że z naszego parkingu da się wyjeżdżać i że drogi będą czarne. Że da się jako tako jeździć. No. Także tak to u nas dzisiaj jest. Ja już będę kończyła, bo nie powiem, jestem już bardzo dzisiaj zmęczona. Jest godzina 1 w nocy. Ja dopiero będę składać filmik. No ale cóż, to tak nie jest codziennie, to tak wyjątkowo. Jutro mam nadzieję uda mi się wcześniej złożyć film, wcześniej wszystko zrobić. No dobra, bo już teraz zaczynam lać wodę, jak to mówią niektórzy, nie? Także już będę kończyła. Dziękuję wam za ten czas poświęcony na mojego vlogusia. Dziękuję wszystkim wspierającym, komentującym.
łapkującym, czy tam lajkującym i subskrybującym. Wszystkim Wam dziękuję, którzy oglądacie, którzy poświęcacie czas na to, żeby obejrzeć albo odsłuchać moje vlogi. No i zachęcam do kupna albo przynajmniej zobaczenia zegarków. Nie będę Wam wciskać tych zegarków, bo niektórzy są zdania, że jak ktoś ma współpracę, to już jest nieszczery, bo chce wcisnąć na siłę produkt. I niektórzy, już nawet słyszałam takie głosy, że jak się ma współpracę, to trzeba mówić to, co tam napiszą w tych mailach, jak współpraca jest, jakie są warunki, żeby to mówić, to co oni tam wypiszą. Nic takiego nie ma. Ja jeszcze się z tym nie spotkałam. Wręcz w niektórych tych współpracach to mi było napisane, że mam tylko pokazać produkt. Nie muszę dużo mówić, tylko mam go pokazać. Tak samo Wam tutaj pokazuję. Bardziej zainteresowanym Was odsyłam do tamtego vloga, bo tam dokładnie ja tam pokazuję, co i jak się tam robi, jak ktoś byłby ciekawy. No i nic takiego nie było, że mam zachwalać czy coś. Już samo to chyba, że my już mamy te zegarki, nosimy. No i biorę też jeszcze jeden taki właśnie na prezent w rodzinie. To już chyba mówi samo przez się, nie? No. Tym bardziej, że jeszcze jak z tą zniżką 50% kod rabatowy na dole jest chyba Gabriela 50 albo Gabi 50, już teraz nie pamiętam, ale będziecie mieli to napisane. No to się wtedy opłaca. Na prezent stówka, bo to tak mniej więcej wychodzi koło stówy, koło 100 zł za taki zegarek. No tak normalnie nie kupicie zegarka w tej cenie, takiego smartwatcha, nie? No, ale to już wybór należy do Was. Kto będzie miał ochotę, to sobie... Kto będzie miał wiecie, ja Wam tutaj daję pomysł na prezent. No, a co z tym zrobicie, to już Wasza sprawa. A dzisiaj już kończę, bo już zaczynam się w kółko mówić to samo. Dziękuję i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa! A, jeszcze nie wiem, chyba mówiłam, że żeby wziąć udział w tym losowaniu, trzeba być subskrybentem. No, a i napisać właśnie, bo Wam nie powiedziałam. Napisać w komentarzu, biorę udział w rozdaniu. Biorę udział w urodzinowym rozdaniu. O, biorę udział w urodzinowym rozdaniu. Bo to już będę miała pewne, że te osoby akurat biorą. No i wysyłam tylko na terenie Polski. Także za granicę nie będę wysyłała, chyba że ktoś poda adres do wysyłki w Polsce i potem sobie odbierze, nie? No. To jedynie tak. Także wszystkie, to wszystko Wam wypiszę w tym, w opisie filmu. Jakie hasło ma być, jaki kod rabatowy jest, link do strony i linki do tych dwóch zegarków, do tych dwóch smartwatchy, które Wam tutaj prezentowałam. No. Także myślę, że wszyscy będą zadowoleni, a teraz się już żegnam. Pa!